Agnieszka zadarty ma nos. Agnieszka ma w sobie to coś. Agnieszka, ja o tobie śnię. Agnieszka, rozpalasz ty mnie. Gorąco was zapraszamy do oglądania naszego making of. Agnieszka, wow, 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 yeah. Agnieszka, wow. To jest tekst napisany na prostej życiowej teorii. Formacja Cleaver, szybciutko. Arek, Darek, Jarek i Czarek. Pozdrawiamy was wszystkich gorąco z Kielc i słuchajcie, na początku zapraszamy was na nasz najnowszy klip zrealizowany właśnie tu w Kielcach do piosenki pod tytułem Agnieszka. Agnieszka, tytułowa piosenka, do której właśnie kręcimy klip w Kielcach. Gdy poznałem ją, wszystko stało się takie piękne. Co tu powiedzieć? Piosenka... Trzeba przyznać jedno i powiedzieć to teraz otwarcie, że to jest konkretna i prawdziwa Agnieszka. Miała włosy blond, takiej dobrze jestem. O Boże drogi. Agnieszka jest realna, to o niej był ten tekst. Myślę, że co do szczegółów i inspiracji, to trzeba by zapytać Krzysztofa. Krzysztofa, tak. Krzysztofa, naszego menadżera, który właśnie... Nie da się ukryć, jest autorem tej piosenki. Napisał i tekst, i napisał muzykę. Po prostu użyczył nam piosenki, żebyśmy ją zrobili po swojemu. Troszeczkę inaczej niż w oryginale, ale nam się bardziej podoba w tym wypadku. Agnieszka, ja o tobie śnię. Ale jemu też się podoba, tytułowej Agnieszce, bo też na tą piosenkę też jej się podoba. Rozpalasz ty mnie. Działo się nad tym na planie tutaj bardzo dużo. Przede wszystkim nie był to jeden plan. Byliśmy na siłowni, byliśmy w pizzerii, gdzie my jeszcze nie byliśmy. Zabierałeś bujaczkę dzieciom. Walka była ostra, ale ją wygraliśmy. Dziękujemy bardzo serdecznie ekipie, z którą robimy dzisiaj w ogóle robotę, jak to się mówi po naszemu. Zawodowcy, fajni ludzie. Gdy tańczyła to, wszyscy stali i patrzyli chciwie. Kochani, właśnie jestem w Kielcach na nagraniu zespołu Cleaver. Bardzo leniwie raz podszedłem i umówiłem się. Dziękujemy klubowi fitness, który nam udostępnił swoje urządzenia Symetris. Ja chcę być twoją. Agnieszka. Kolejny obiekt, w którym byliśmy pizzeria. Dibaxo, Dibaxo, wielkie dzięki. Nie dość, że za użyczenie lokalu, to za po prostu przepyszną pizzę, no super. Nie dość, że się nauczyliśmy robić pizzę, to się jeszcze najedliśmy. I jeszcze mamy na wynos, tak, słuchajcie. O, starcie nam jedzenia do jutra. Agnieszka, rozpalasz ty mnie. Agnieszka, wow. Pozdrowienia dla naszej tytułowej Agnieszki, no w tym wypadku gra ją Ewelina. Dziękujemy serdecznie za to, że była, przyjechała z bardzo daleka, ale była, dotarła, wszystko sympatycznie, naprawdę, pełna profeska, dziękujemy. I co najważniejsze, nie bała się burzy i też w deszczu uciekała razem z nami, nie dała się. Zmokła jak kura, zresztą tak jak my, co widać na załączonym obrazku. Agnieszka, wow, wow. Będę bardzo miło wspominała ten moment i ten czas, ten okres wspólnych naszych spędzonych chwil dzisiaj. Dziękuję im serdecznie za wszystko i życzę, żeby ta praca zaowocowała. Nie, nie przeszkadza mi, głos jej zawarty. Deszcz ulewa na planie zdjęciowym, nie jest niczym przyjemnym, uwierzcie mi. Jak chcecie, możecie sami spróbować. W ostatnim momencie naszych nagrań złapała nas niesamowita burza i deszcz. Zobaczcie, jestem cała mokra. Trochę z mokry, no. No ja też. Najgorzej psów. Najgorzej to szkoda tych psów. Bardzo przepraszamy od razu z góry, bo nie dość, że bały się burzy, też się zmokły. Rozpalasz ty mnie. Zapraszamy do słuchania i do oglądania klipu.
Koniec zdjęć, słuchajcie, widzicie jaka pogoda? Jest cudnie, dobrze, że wytrzymało do końca dnia. Koszulka jest naprawdę mokra i ja też jestem cały mokry, a żeby mi było cieplej, po prostu ją zdjąłem. Do zdrowienia.